Siemanko, cześć, z tej strony Nevien. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w odcinku z Fortnite'a. Dzisiaj pokażę wam jedną grę, którą miałam okazję zagrać z XMTech, który również ma swój kanał, który oczywiście podlinkuję wam w opisie i będziemy grać w tryb 50x50. Oprócz naszej dwójki towarzyszył nam dzisiaj Killman i Maystar i Best. I chciałabym wam na początku przybliżyć trochę moje spojrzenie na ten nowy tryb. Tutaj po lewej stronie, jak widzicie, jest już taki fragment, który jest fragmentem z patch note'a z oficjalnej strony Epic Games. I jeżeli chodzi o stawki na 50 graczy, to jest to tryb, o którym wspominali już wcześniej, przed 8 grudnia. On został wprowadzony 8 grudnia, jeżeli się nie mylę, tak, to się zgadza. I tryb ten, no, ma potencjał, jest dość ciekawy. Z tym, że według mnie nie do końca jest zrobione tak, jak trzeba. Znaczy, dzisiaj zobaczycie, gra się go bardzo przyjemnie. Jest to także możliwość zdobycia pierwszego wina dla osób, które jeszcze tego wina nie zdobyły w Fortnite'cie. I ustawki to będą dostępne tylko i wyłącznie do 17 grudnia, więc jeżeli jeszcze nie graliście w Fortnite'a i tym bardziej nie graliście w ustawki 50x50, to warto to zrobić właśnie teraz, żeby nie ominęła was ta przyjemność. Jeżeli chodzi o specjalne zasady, to macie je tutaj wypisane i to jest na przykład nie ma friendly fire, można strzelać na oślep. Jeżeli chodzi o to, jak tam to wygląda, to zrzucają po prostu, znaczy skaczemy normalnie jak przy zwykłych rozgrywkach na oddziale czy duo, czwórkami. Są po prostu działy po maksymalnie 4 osoby i w tych oddziałach gramy. Reszta sojuszników z naszej 50-tki jest zaznaczona takim zielonym znacznikiem. Możemy reanimować każdego. No i cóż, no. No i trzeba po prostu wybić resztę. Ogółem na trailerze, który właśnie wam pokażę, jest to... No czy wygląda to mega fajnie? Ponieważ tam są budowane bazy czy coś. Tego w grze nie ma. Uważam, że dużo lepiej by było, gdyby były dwa autobusy. O tym zresztą wspominam na nagraniu. Albo by były... tak, no, voice chat byłby na więcej graczy. Łatwiej byłoby się dogadać. Brakuje mi tego elementu budowania bazy, który jest przedstawiony właśnie na tym... na tej zajawce. I... mogłoby to być rozwiązane w różny sposób, na przykład zrzucanie graczy po dwóch stronach mapy i jakaś tam strefa na środku, która odblokowuje się dopiero, znaczy takie pole walki, które odblokowuje się dopiero po, powiedzmy, minucie, dwóch na zebranie zasobów i broni. To byłoby coś, no niestety takiego czegoś nie ma, ale już wam pokazuję, zobaczycie, o co mi chodzi, a potem zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. I to jest w ogóle Fortnite Battle Royale, zwiastun ustawek 50x50 graczy, jakby ktoś chciał zobaczyć to na YouTube. Ja podlinkuję to również w opisie. Widzicie, to wygląda super. Oni tutaj między sobą naprawdę rywalizują, są wielkie bazy. W grze tego nie ma, można byłoby to zorganizować lepiej. Chociaż nie wykluczone, że kiedyś wprowadzą coś podobnego na właśnie takim, na takiej zasadzie, o jakiej wam wspominałam. Przynajmniej dla mnie dawałoby to dużo więcej frajdy i zabawy i byłoby może częściej grane, gdyby wykorzystali te motywy, o których wspominałam. Na przykład minuta na zebranie broni i zasobów, następnie minuta na dognięcie na miejsce, minuta na budowę bazy i bijemy się. No. Często są też dysproporcje na początku, no ale nie przedłużając, słuchajcie, chciałabym was również uprzedzić, że na tym nagraniu będzie słychać mojego psa. Mój pies po prostu szczekał, piszczał. Bardzo was za to przepraszam, aczkolwiek gra była na tyle fajna, że postanowiłam ją wrzucić. Mam nadzieję, że nie będzie wam to aż tak uniemilało? Jest takie słowo jak uniemilało? Nie będzie wam, nie będzie wam to aż tak raziło w uszy? Więc zapraszam serdecznie do oglądania, mam nadzieję, że będziecie dobrze się bawić. Dajcie o sobie znać w komentarzu, czy to łapką w górę, będzie mi naprawdę bardzo miło. I do zobaczenia na najbliższym livestreamie z Fortnite'a, który odbędzie się prawdopodobnie na ten weekend. Miłego oglądania! Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Nevien, ze mną jest XMT i pies. A także Maystar i Best, a Kajtek. Siemanko. I Killman. To nie może tak być z tym psem. Ze mną jest XMT. Ja jestem psem. Kurde. Nie. A to czekające małe czarne coś, co sabotażuje nagranie, to Floki. Jeżeli. To tak. Przyszły obiad. Jeżeli dalej będzie się tak zachowywał. A jeszcze nie wiem, takiego gulaszu, więc coś nowego.
Szukam egzorcysty dla psów. Zna ktoś dobrego? Przydałby się. Nie. Dame! Numer telefonu w komentarzu. Dobra, gdzie na Greedy Grow. Tak myślałem. Dobra. Ja bym go w wodzie święconej wykąpał. No, to jest, to jest myśl. W soku z cebuli. To niech się poczuje jak prawdziwy Polak. Ewentualnie powinien kupić taki duży kołowrotek, wiecie, jak są dla chomików. Takie kółka do jeżdżania. Jest coś no nie wiem, ale powinni coś takiego wynaleźć, bo ten pies po prostu ma za dużo energii. Wtedy też w ogóle byś z domu nie wychodziła, byś psa na smycie trzymała. Ale mam całą rękę podrapaną, ciula widać, bo takie białe lekko. Ja spróbuję zahaczyć o pagórę go obok, może się uda. Patrzcie na moją piękną lotnię. Ja lecę na domek w lewym rogu. Czy widziałeś, kim mamy piękne lotnie? Such beautiful. No, później ci pokażemy. O, dobry lód, dobry lód. Ja odczuwam ból, nie powiem czego, w związku z tym. Kajt, jakby można było wysłać fałdolce, to bym ci wysłała. Na lotnie. Mhm. Dzięki. Nie. Ja mam typa w domku u siebie. Już tam do was wbijam. Przypierdzielam do was, więc spokojnie. Tam nie szalejcie za bardzo. Nie, dopiero jednego zrobiłem. Na dachu masz typa. Chyba na OBS-ie też muszę sobie dać dźwięk na przycisk. Aha, na dachu. Ze względu na psa. Spoko. Dobra. A jakby się... Na dachu jest. Spoko, chodzi teraz... To ja idę. Na bezszednie. Tu jest tylko jeden od nas. Kurde, ale sobie schody zbudowałam. Więcej strzelania. Gdzie on jest? Gdzieś tutaj musi być. Jest na dachu, no. Dwóch, jeden jest, no. Dobra, ale leży. Spadłem. To Killman, Boże, Killman prawie ciebie zastrzeliłam jeszcze z rozpędu. Mam teczkę, spokojnie. Dobra. A idzie ładnie. Coś jest, widziałem do Luzi. Na 4K. Kto wziął snajperkę, to ja mam ammo rzuciło. Ale ja mam 8 ammo, na razie sobie może zostawić. Ja ci rzuc. Aha, okej. Okay. Bo Anusz też znajdziesz. Ja jeszcze nie mam shotguna. Ja mam... Ja ci rzucę shotguna, mam, ale tego gorszego. W sensie, nie wiem, nie wiem, co kto lubi. 33, idzie to powolutku. Bobby Burgera ktoś sprawdzał, ja czy nie? I chyba nikt. Tam nie. Uważajcie, bo tam może być pułapka, bo ktoś słyszałem na stałą pułapkę. Taką podłogową. Tylko nie jestem pewien nic gdzie. Nic nie widzę, nic nie słyszę. Jak ją znajdę, dam znać. Jak zginę, to... To odprawimy ci pogrzeb. Dobra. Przyjdę tak. Zatańczyć na twoim pogrzebie. O, na górze? O, mój misiaczek. Elegancko. Mi się wydaje, że ja go zabiłem. To Kajtek zabił. Jak coś od razu mówię, przyjmę z chęcią wszystkie wszystkie rakiety i wyrzutnie. No, ja się nadziałem właśnie na to. Mówiłem, że... Trapa? Tak. Kurczę. Nie, ja nie lecz się, ja mam apteczkę. No ja leczę się apteczką właśnie. A dobra. O, snajper no znalazłem. Super. O, ładnie. Jakby ktoś miał emeczkę, to ja chętnie. Ja mam, ja nie mam, ale jeszcze mam tylko jedną na razie. Jak znajdę, to będę... Właśnie, ja mam tylko... Ja mam tylko to SMG i automatyczny pistolet. Grizzly chyba całe nasze. Chyba jo. Ale można to już wygląda powoli jak wygrana gierka. Tak już mamy przewagę. No już jest 12 osób przewagi. Ale uważam, że w ogóle ten tryb powinien zostać troszeczkę zmodyfikowany. Słabe jest to, że każdy ludzie gdziekolwiek. Uważam, że lepiej by było, jakby nas na przykład puszczali tymi grupami 50-osobowymi na dwóch stronach mapy. Albo na przykład były dwa autobusy. I że to w autobusie by jest voice chat na większą ilość osób. Ale w tym trybie ciekawe by było to, jakbyście się respili już bezpośrednio posiadając broń, no. Nie? No. A wiecie mi czego brakuje najbardziej? Tego, że jak lecisz na spodochronie, to widzisz, że to jest twoim sojusznikiem jeszcze. W ogóle takie jakby niedopracowane trochę to było. Jest to ciekawe, ma potencjał, ale nie do końca jest to to, czego oczekiwałam. To w sensie na przykład jakby... Nawet jakby dodali te dwa autobusy i voice chat z większą ilością osób, to już byłoby lepsze zgranie. Znaczy wiesz co, generalnie i tak ci co nie potrafią grać, chociaż mają szansę, żeby no, chociaż raz prawda. Ten mecz ugrać, to tak? To jest prawda. O, ja sobie domek sprawdzę, bo widzę, że zamknięty. A ustawiłeś w ogóle sobie ja tak już parasolkę za wygraną? Nie. Mhm. A mam parasolkę? Mhm. Jak wygraliśmy ostatnio. Bogactwo! W ogóle w tym domku drzwi się bugują strasznie. Wczoraj jak otwierałem w tym domku właśnie co wbiegłeś MTK drzwi, to się otworzyły w ścianę. Zamiast nie, do środka to w ścianę. Może a podobno zwiększyli. Tick rate na drzwi. Ale, no tak, ale
Tick Rate nie pomoże, jeżeli drzwi otwierają się nie w tą stronę. Ale jeszcze tak wracając w ogóle do tego... O matko, emeczka. Ja też już mam. Ale wracając do tego z tymi dwoma stronami mapy, jakby dali na przykład po dwóch stronach by nas rzucali, byśmy mieli minutę na zebranie broni i surowców, co nam wpadnie w rękę, a potem byśmy musieli spotkać się w jakiejś tam strefie na środku mapy, to miałoby na przykład sens to budowanie tak, basy, które było na trailerze tego trybu. To by było wtedy, wiecie, połapane w taki sposób, że to, co nam pokazali na filmiku promującym nowy tryb, faktycznie miałoby miejsce też w grze. Mi się wydaje, że to ulegnie zmianie. A ja myślę, że... Właśnie ja to widziałem cały ten trailer, później. Wiecie, minuta na zebranie zasobów i broni, cokolwiek ci wpadnie w ręce, a potem minuta na budowę bazy i jakaś tam ściana, kurtyna czy strefa się otwiera, że możesz strzelać do wrogów. I wtedy faktycznie liczyłoby się zgranie drużyny 50-osobowej. Może nie tyle co zgranie, co jakieś tam przygotowanie, zbudowanie tej bazy. A teraz tak wiecie, też jest często kwestia szczęścia, na kogo trafisz i... Czy to ma taki pełny sens? Mogło wyjść dawaj, to lepiej. Dawaj, idziemy powoli. Na razie nikogo nie widziałam, w ogóle, znaczy jedną osobę. Jak coś, mam jeden słoik z energią do oddania. Siorba? Czy niebieski? O, armor, to wypijesz sobie armor. To ja wezmę te dwa, zestakuję, zaraz wam przerwę. Widzę schody na górę, na 165, nie wiem czy to byli nasi, czy nie nasi. Też widzę, ja myślę, że nasi. Znaczy ja tam byłem wcześniej, ale tam nic nie było. Poczekaj, ładny kilo. Nasi. Dobra, już widziałem, nie wiem. Chwali pięta! Ja też mam fajny, ja mam taki elegancki, prosty. A no ty się chwaliłaś lotniami przed chwilą, przypomnę. Może to wskoczyć? Tak. Wow. Jak opony. Ale fajne. No możesz kulki podmyć. A widziałeś, jak hydrant rozwalisz? Działa jak opony. Też ciekawe. A hydrant rozwaliście, no dobra. No właśnie to o myślałam, tym mówię. Że toaleta albo coś. Tak, tak. No tak. Dlatego mówię, że można bo też kulki to jak się rozwali, to woda wypływa. Tylko nie wiem, czy to na trybie ratowania świata, czy ogólnie. Dobra. Da się chyba też E na niego nadrzucić, też chyba wypływa woda. Nie ja pamiętam, dawno nie grałem, ale... Ej, typy są gdzieś na 330. Wasze 330 to będzie... Chcesz bandażę? Daleko. No, przyjmę. Do was przyjmą? A ja nie mam... Mam snajpę, zapomniałem. Leży? Dostał. Ja też. Nie, ja ich nie widzę kompletnie. Drugi dostał 50. Jest domku na tym zniszczonym. 330 domek zniszczony. Ten mniejszy. Dostał po armorze. Ja mam granaty kajtek, to mogę tam rzucić mu. Też masz snajpę. Dobra, daj dokładnie dalej tam. Dobra, nieważne. Nie, ja już wziąłem pod uwagę tylko ten, który widzę. Wydawało mi się, że chłopaki do nas biegną. Ja mam granaty. On jest w domu. Dobra, uwaga, wjeżdża na grubo. Trzeba przymknąć oko. Dożyć do domu. Ale spadłem. Może M-kę będzie mieć. Ładnie. Działeś to! I snajpa dla ciebie. Budowniczy, ja snajpki nie chcę. Mieli M4? Jestem 4. Meczkę ja jestem 4. Nefka, masz armor. Ale kajtek też nie ma, tak, tym kajtek pije. Ja sobie zaraz może jakiś trafię, a jest dobra, bliżej. Dobra, obojętne. Ja fioletową snajpę rzucam, wziąłem masz ślurpa? Nie mam. Ten soczek. O! Nie, dałem Klemanowi. Aha, ten soczek. A nie, ten malutki, to nie. To ja mam trzy, boże, dwa coś, sloty wolne jak coś też. Mam wolny slot. To ja ten armor wypiję, który tutaj leżał. Dobra, chodźcie no tak, bo nie masz. Ile mamy co, do strefy? Masz swoją zieloną emeczkę? Czy się nie trafiła? Okay. Tak, zieloną. Ja? Może być. Skary tak lepszy, ale MK też fajna. Co? Możecie napisać w komentarzu, czy jesteście Team MK, czy Team Skar, jeżeli gracie w Fortnite'a. Team MK, czy Team Skar? Jeżeli nie krzyczycie dwa razy, to wasz głos liczy się za dwa, nie? Bo wiem, że właśnie... Różnie ludzie lubią. Niektórzy nie lubią Skara, wolą MK, a niektórzy zaś szaleją za Skarami. No czy ja tam Skara lubię? A, no ewentualnie, no, można wziąć pod uwagę jeszcze ten karabin trójstrzałowy. Czy jak? Ej, no co to jest za meczek? Patrz, po prostu dajcie nam znać, jaka jest wasza ulubiona broń. Może są to granaty, kto wie. Założę się, że 10% najmniej napisze, że RPG. Zrobimy zestawienie. Revolver. Ale ten wyrewolwerowany, czy ten zwykły?
A co to w ogóle znaczy wyrewolwerowany rewolwer, moi drodzy? No, ale co no, to... No, wyrewolwerowany. Ja babą, to się pytam. Nie wiesz? Serio? Ale to, nie wiem, ma taki jakieś łamacz językowy w tym, w życiu? Coś może oznaczać słowo wyrewolwerowany? No możesz na przykład wyrewolwerować, czyli wyłożyć. Strzelają. Typy, typy, typy. Gdzie? Ene, pod górą, 60. Ucieka, dojazd ma straszny. On teraz bym mógł biec. A, już myślałem, że go trafiłem. Raszujemy. Dobra, dawajcie. Tu na górę. Typy, cofnijcie, cofnijcie, cofnijcie. 345 biegnie przy górze. Na mnie siedzi. Przy górze, czy tutaj? Na górze? No, 265, ja go właśnie 265. Po głowie i przy górze. To nie, jeden leży. Jeden leży. I za strefą jest. Sypnął. Pięknie. Leży. Dobra, dobicie tego za strefą wezmę. Tu masz jeszcze ten... Dobra. Dobra, ja podchodzę tutaj do reszty. Kuźwa, co oni tutaj odpierdzielają? 8, 8. Ja ktoś się ile zostało w ogóle, nie? Ktoś z was potrzebuje ammo? Ej, w ogóle mam pomysł. Następnie grze chowamy się na drzewie to... i zobaczymy, czy nas znajdą. Jeżeli będzie przegrana gra, nie wiem, czy się da przegrać ten tryb 50 na 50, jak są zgrane składy, ale no jeżeli... Na górze dostał, strzelają. Dostał w głowę lekko. Ciekawe, czy by nas znaleźli. Leży. Tam jeszcze jeden. Dobra, ja rozwalam im ściany. Jeszcze jeden tam się buduje. Jeden jest tutaj. Na 15. Niżej jest jeden. Tutaj 15, no. Leży. Tam on ma 0 ten koleś. Jeden został, to chyba ten na górze, tu gdzie kill ma biegnie. A co to na górze? No. Pięknie, bang bang. Dobra. Pięknie. Serio? Tak szybko. Dało się. No ja też jednego. Ja jednego fraga miałem. Ale ładnie. Ja ale trzy. Słabo. Dzięki serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Nie zapomnij odwiedzić także opisu i sekcji komentarzy. Jak na razie pa, robaki!